Dzień Dziecka w gminie Działdowo trwa cały tydzień. Pracownicy Biblioteki Centrum Kultury oraz pracownicy Urzędu Gminy Działdowo z wójtem na czele odwiedzili gminne szkoły i wszystkim uczniom zapewnili ogromną ilość atrakcji. A wszystko w związku z obchodzonym w czerwcu Międzynarodowym Dniem Dziecka. Gminna Biblioteka w Burkacie, oczywiście razem pod patronatem Gminy Działdowo, zorganizowała cały tydzień Dzień Dziecka we wszystkich szkołach, codziennie w innej szkole. Dziś znajdujemy się w miejscowości Klęczkowo, w szkole podstawowej. Oczywiście wiele dla dzieci jest atrakcji, które zorganizowała biblioteka, od popcornu, wata, darmowe kiełbaski oczywiście, różne konkursy. Myślę, że i mam wielką taką nadzieję, że te dzieciaki są i będą z tego święta zadowolone. Oczywiście jest to pierwszy rok taka organizacja. W przyszłym roku zamierzamy zakupić różny sprzęt w postaci różnych zjeżdżalni, dmuchańców i myślę, że tych atrakcji przybędzie i na pewno będziemy kontynuować taki Dzień Dziecka we wszystkich szkołach. Podobne atrakcje na pewno będą w tym roku zorganizowane we wsiach naszej gminy. Decyzja jest taka, że organizujemy festyny w każdej miejscowości. Mamy 30 miejscowości, więc w wakacje gminna biblioteka zorganizuje w każdej miejscowości festyn. Imprez skierowanych do dzieci jest coraz więcej, a w planach są kolejne. Wkrótce spotkamy się na wakacyjnych festynach, a za kilka miesięcy już będziemy ze świętym Mikołajem rozdawać paczki ze słodkościami.